Dzień dobry, jestem w Nowym Baganie, w takiej restauracji, knajpie i po zwiedzeniu baru, takiego no baru, można powiedzieć, sali tanecznej z młodzieżą i rekonesansie doszedłem tutaj do Kadaj Kiawe Restaurant w Nowym Baganie i piję sobie piwko Myanmar. Oto one. Jest jeszcze takie Mandalay, tylko że ono jest mocne i nie jest drogie. Można wytrzymać, jak to mój skromny budżet. Zapraszam wszystkich. Birma jest Birma, jak do tej pory. A widziałem już troszeczkę świata. Kładzie na kolana. Co nie mówię, że jest tu pięknie i wesoło. Wszystkie pozostałe kraje, ale jeśli chodzi o odczucia turystyczne, to naprawdę robi wrażenie i polecam każdemu śmiałkowi wakacje tutaj, aczkolwiek jednocześnie nie polecam, bo brak turystów jest tutaj taką historią, która przysparza temu krajowi punktów w moim udziale. Ten kraj jest autentyczny, nie jest komercjalizowany. Piwo można wypić po godziwych stawkach, tak jak są w Krasnymstawie na przykład, albo nawet niżej. Tutaj w barze piwo za 4 zł. Dobrze jest. A to nie jest pół litra, tylko 5, czyli 0,66, także miara angielska. Piwo jest bardzo dobre. Co prawda nie ma dużego wyboru piw, oprócz tego piwa Myanmar, czyli Birma w nowoczesnej nomenklaturze. Jest jeszcze piwo Mandalay, mocne, ale ono nie jest na nasze warunki aż takie mocne. Co prawda te piwa są mało chmielone, a ja takich no niezbyt lubię, ale w tym klimacie może chmiel nie jest aż tak potrzebny. Chmiel nie wiem, czy tu rośnie, czy nie. Wrażenia są pozytywne, także nawet no tak jak popatrzeć tam te lapiony, ten bar i tak dalej, życie nocne tutaj praktycznie nie istnieje ze względu na to, że nie ma żadnego oświetlenia ulicznego poza dwoma głównymi miastami, które są miastami milionowymi. No, mówię o starym Rangunie, Yangunie i Mandalay. Mandalay ma tyle mieszkańców co Warszawa. Tam oświetlenie uliczne jest tylko na głównych trasach. Natomiast w takich zadupiach jak New Bagan, no tutaj mieszka trochę ludzi. Świecą tylko witryny restauracji i sklepów. Także fajna to jest historia. Rzecz taka jeszcze. Oni są jedną nogą w XXI wieku, jedną nogą w XIX wieku, albo może i wcześniej.